zdrowia. Rasizm, rasistowski rasizmem z rasiści, rasizmowi mówimy nie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Rasiści, rasiści, rasiści. No to jest nieustanny krzyk lewactwa, liberałów w Ameryce. Teraz wszystko się opiera o rasistowskie postawy. No i kto jest rasistą? No niestety tylko biali. Tylko biali mogą być rasistami, żółci nie mogą być rasistami, czarni nie mogą być rasistami, brązowi nie mogą być rasistami, czerwoni nie mogą być rasistami, tylko biali. No i szczególnie chrześcijanie. Także Europejczycy, Amerykanie europejskiego pochodzenia. Jest to nieustanna, jest to nieustanne trzepanie, po prostu walenie w umysły całego społeczeństwa tego fałszywego, oszukańczego w zasadzie nagrania. To jest po prostu politycy szału dostają. Liberałowie teraz, jeżeli ktoś powie, że nielegalne przekraczanie granicy trzeba jakoś pilnować, to jest rasizmem. Jeżeli ktoś powie, że wożenie autobusem dzieci murzyńskich do dzielnic białych jest niedobre dla tych dzieci, które zostają z tyłu, które nie są wożone i że to tam szkoły powinny być budowane lepsze, to jest rasizm. Jeżeli się powie, że trzeba te reparacje, które mają zapłacić za niewolnictwo, są w ogóle bez sensu, no bo nie wiadomo kto, gdzie i jak ma płacić i kto i gdzie ma dostawać, to jest rasizm. Jeżeli cokolwiek się powie na temat polityka w kongresie murzyńskiego czy jakiegoś innego koloru, nie ma znaczenia, kwestia zagadnienia, z kim się nie zgadzamy, jest rasizmem, bo się mówi coś przeciwko innemu kolorowi skóry niż biały. Białych można lać, białych można poniżać, białych można ścigać, jakiegokolwiek innego koloru nie można ścigać. W 1978 roku Julian Williams on napisał taką książkę, że w zasadzie no jest spadek ważności rasizmu w Ameryce. 68 rok. No i on miał tam swoje pewne tezy. Liberałowie, socjaliści 41 lat temu dostawali szału. No dlaczego dostawali szału? No bo on pisał prawdę, a socjaliści potrzebują, co oni potrzebują? Zawsze potrzebują jasia do bicia. Potrzebują walki klas. Marx powiedział, że jest walka klas, no i jest ciągle walka klas. Teraz ona się jest podkreślana po prostu rasizmem, że jest klasa po prostu panów białych, no i sług niebiałych. No i jest właśnie nieustanne nawalanie. Jest taki Peter Butlik, on jest homoseksualistą przez wojsko, ma 37 lat i on jest burmistrzem w takim małym mieście. No i on w zasadzie wychodzi i on mówi, że Amerykanie mają rasizm sami w sobie, oni oddychają rasizmem. No jest to jedno wielki idiotyzm. No i on też tłumaczył, że Ameryka musi się zgodzić właśnie z tymi po prostu, poddać się temu, że po prostu Ameryka jest rasistowska. No patrząc przez te 40 lat, no to widać, że wśród tych akademików, no to jednak oni nie mają pojęcia, o czym mówią. No wiadomo, że było jakieś niewolnictwo, no ale w Polsce też było chłop pańszczyźniany, tak? To są tego rodzaju czasy. No wiadomo, że po prostu były jakieś takie przepisy stanowe, państwowe, które jakoś tam ograniczały dostęp czarnych do polityki, no ale to na całym świecie było coś podobnego. Powiedzmy w Europie Wschodniej dostęp do polityki, którą prowadzili komuniści, tak? Socjaliści, te swoje partie, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czy tam rosyjskie, czy wszystkie te rzeczy, no to zawsze to nie miało znaczenia kolor skóry, tylko w zasadzie byli ci ludzie, którzy to robili. No i te szanse dla Murzynów, czy 40 lat temu, czy dzisiaj, no to
to w zasadzie są na dzień dzisiejszy są dużo, dużo lepsze. No nikt nie mówi, że nie ma jakichś tam pojedynczych ludzi super rasistów. No wiadomo, że są, no tak samo jak no ale nie ma tego instytucjonalnego rasizmu, który zapobiega temu, żeby powiedzmy Murzyni czy inni nie biali, nie przesuwali się do góry. No szczególnie, że bardzo się przesuwają, jeżeli się popatrzy powiedzmy na brązowych czy na żółtych, no to ten przesuw jest makabryczny. Problem jest gdzie indziej. Problem jest taki, że po prostu państwo rozwaliło murzyńskie rodziny. Państwo rozwaliło murzyńskie rodziny w ten sposób, że do tego stopnia, że nawet dzisiaj biała pracująca rodzina, no to jest bardziej narażona na rozwalenie, niż była to murzyńska rodzina w roku 1965, kiedy taki człowiek, Patryk Moehin, on napisał raport na temat rodziny czarnych. No to się nazywało report on the Negro Family. No ten Negro to już się nie używa w Ameryce, no bo to jest obraźliwe, no ale to w tym czasie tak właśnie nazywali. Liberałowie, socjaliści, którzy ciągle mówią, że dyskryminacja wyjaśnia wszystko, dlaczego jest różnica w wynikach, powiedzmy, w bogactwie, tak? Że w bogactwie i w tej biedzie, no to nie bierze pod uwagę, że w zasadzie rodzina, silna rodzina, jeżeli murzyńskie rodziny, no to ich ubogość to jest powiedzmy mniej niż 10%, to są pojedyncze procenty, no i że faceci czy ludzie w rodzinach pracujących, no to mają więcej jest ich zatrudnionych niż biali, którzy powiedzmy nie mają rodzin. Także to widać, że to rozdzielenie pomiędzy czarnymi i białymi się coraz bardziej zmniejsza. Ten systematyczny rasizm, który niby my oddychamy w Ameryce, tak nazywany przez homoseksualistę wojskowego, no po prostu jest nieprawdą. Jest nieprawdą. Te ludzie, którzy mają rodziny, to pracują. I jeżeli pracują, no to mają pieniądze. Ta niestabilność rodzinna oraz to, że 70-80% dzieci w murzyńskich rodzinach jest po prostu bez ojca oficjalnego, no to świadczy o tym, że po prostu ma bardzo taki negatywny ten co się dzieje? No się dzieje to, że w zasadzie jeżeli jest ojciec i matka, jeżeli jakoś pracują razem, no to mają te swoje gniazdko rodzinne, które ta struktura pozwala im na to, że po prostu budują te jakoś bogactwo, są w stanie złożyć te dochody jakoś razem, że są w stanie wychowywać te dzieci jakoś razem, no a jednak samotne matki jednak mają bardzo, bardzo ciężkie, no każda samotna matka ma bardzo ciężkie warunki, no bo w zasadzie polega na tym, na tych alimentach, czy na ich braku, polega na tych jakichś zasiłkach państwowych, czy na ich braku. No i te państwowe programy w ogóle nie są żadną, no są jakąś tam namiastką, no ale nie zastąpią po prostu rodziny, nie zastąpią tej podstawowej komórki społecznej, jakim jest rodzina. No i całe te redystrybucje, te wszystkie jakieś pomysły, żeby zabierać bogatym i dawać biednym, żeby ich wyciągnąć z tej ubogości, no to w zasadzie nigdy nie zadziała i nie zadziałało, no bo jeżeli miałby zadziałać, no to już by dawno zadziałało, a na dzień dzisiejszy to jest coraz gorzej. Coraz więcej ludzi wchodzi na te zasiłki, coraz więcej kobiet jest zależna od pieniędzy podatnika, a jest coraz mniej podatników i to jest po prostu
straszne. No i czy komukolwiek zależy na tym, żeby to zreperować? No nikomu nie zależy na tym, żeby zreperować, ani politykom, nie, bo oni ciągle mają te swoje mięso armatnie, że tak można powiedzieć. Oni są wybierani do kongresu, no bo oni ciągle przychodzą i ciągle krytykują. Ale ten balans, żeby jakoś to się wszystko poprawiło, no to nie za bardzo. Czy te szczucie tych czarnych na białych jakoś będzie działało? No w zasadzie nie będzie działało. Dla Hillary Clinton w 2016 roku to ludzie w zasadzie słyszeli to, co słyszeli, no ale to jest bardzo ubliżające. To jest ubliżające, powiedzmy, murzynów, dla murzynów, no ale jest tak samo ubliżające dla białych, dla ludzi, no bo jeżeli oni ciągle są łobuzami, pokazywani jacy łobuzami i ludźmi, którzy są odpowiedzialni za to, że inni są biedni, no to jednak nie wychodzi. No to już nie jest, to nie są lata 1950, tak? Murzyn, czarny murzyn był wybrany raz, później był wybrany drugi raz. On był wybrany w niektórych stanach, gdzie w zasadzie w najbardziej z białych stanów nie mogą być bardziej białe, jak New Hampshire czy Vermont, no to tu na północy ogólnie rzecz biorąc, no to gdzie jest zimno, tam gdzie jest zimno, tam gdzie jest mróz, tam gdzie w zasadzie jest dużo pracy, tam w tych terenach, gdzie ludzie po prostu są przyzwyczajeni do tego, żeby ciężko pracować, żeby mieć pieniądze, czy tam utrzymać się przez tą zimę, przez te przedwiośnie, przez te momenty, kiedy trzeba wytrzymać, no to murzynów nie ma. No i tam wybierali Obamę, tam wybierali jego, także to jest ilość rodzin, czy tam mieszania się pomiędzy rasami jest coraz większa. No i te możliwości do złapania, które murzyni mają, no to są wielkie. No liberałowie, socjaliści, no ciągle pchają taką narrację właśnie, której ta walka rasistowska, rasizmu powiedzmy, no to nie przemawia do białych, no a czarni wiedzą, że to jest jedno po prostu wielkie oszukaństwo. No jest nadzieja, że wiedzą. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek do naciśnięcia, dzwoneczek dzyń dzyń. Codzienne powiadomienia o codziennych filmikach. Piszcie, polecajcie, rozsyłajcie gdzie się da. I do następnego.